Jeżeli czytaliście na przykład Księżycowe Miasto Sary J. Maas, albo serię z Mercedes Thompson, albo w ogóle, jeżeli lubicie urban fantasy, to na pewno spodoba Wam się seria z Kate Daniels. Jesteście ciekawi? To zapraszam na film! Tak, by the way, o księżycowym miastu wypowiadałam się w ostatnim filmie, więc sprawdźcie, bo naprawdę jest co czytać. Super, 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 super urban fantasy, naprawdę Sarah Jane Maas pojechała. O serii z Mercedesu mówiłam już ładnych kilka lat temu, nie wiem, z 2-3 lata temu? Nie, może nie, 2 na pewno, jakoś tak. O całej serii w jednym filmie, możecie sobie tam to wygooglować. I dzisiaj też opowiem o całej serii z Ilona Anders, tak? Krótko, czy z Kate Daniels, Ilona Anders. Ilona Anders to jest duet pisarzy, mąż i żona piszą razem, poznali się na zajęciach z pisania kreatywnego i piszą naprawdę niesamowite książki. Przeczytałam całą 10-tomową serię, z czego w Polsce chyba mamy wydanych na razie 8, ale cały czas są wydawane, spokojnie, nie jest uwaga. Przeczytałam z zakończeniem i powiem Wam, że to jest po prostu niesamowite, jak to się rozwija. Cała historia. Główna bohaterka jak się rozwija, jak postacie poboczne idą do przodu, jak cała historia nabiera innego znaczenia w kolejnych tomach. To jest po prostu niesamowicie przemyślane i ja nie wiem, czy autorzy wiedzieli, jak się skończy 10 tom pisząc pierwszy, czy wymyślali po drodze. Wydaje mi się, że mieli ogólne tło historyczno-fabularne nakreślone, ale poszczególne zagadki kryminalno-detektywistyczne wymyślali w trakcie pisania. Tak przynajmniej strzelam. Ponieważ ta seria jest charakterystyczna, podobnie do tej. Obie posiadają ten sam schemat, czyli mamy jakieś tło wydarzeń, historię odnośnie głównych bohaterów, jakieś tam przeznaczenie, walkę z samym sobą i tak dalej. Jest takie tło, ale w każdym tomie, każdy kolejny tom ma inną zagadkę do rozwiązania, taką kryminalną. I najwięcej pomiędzy głównymi bohaterami dzieje się głównie na początku i na końcu i tak przechodzimy dalej, więc relacja bohaterów rozwija się wolniej niż w innych tego typu seriach, ja tak przynajmniej to odczuwam, ale za to mamy mega dużo akcji i właśnie pomieszania gatunkowego. Po prostu uwielbiam urban fantasy i powinniście się też tym zainteresować, bo urban fantasy jest dobre dla wszystkich, tak mi się wydaje, ponieważ tutaj mamy z każdego gatunku po trochu. Mamy normalny świat, taki nasz, ale w tym świecie mamy fantastykę, czyli stworzenia jakieś tam, magów, czarownice, wilkołaków, wampirów. Każdy oczywiście autor inaczej nakreśla zasady rządzące w tym świecie, ale jednak są znane takie elementy i zazwyczaj dużo jest odnośników do mitologii, różnych wierzeń, więc to jest naprawdę fajne. Mamy zawsze jakiś romans, mniejszy lub większy. Jeżeli chodzi o romanse, to tutaj romans był, ale nie taki wyraźnie zaznaczony. Znaczy się był ten romans i później w kolejnych tomach już przy końcu on gdzieś tam cały czas był ważny i ten romans nie robił, nie był taki, że był wyrwą w książce, nagle pisano o czymś innym, tylko on popychał trochę akcję do przodu. Ciężko mi to wytłumaczyć, musicie sami przeczytać, nie ma tutaj zbyt wiele scen erotycznych tego typu, jednak to są książki dla dorosłych, ponieważ jest dużo krwi, brutalności, no i walki o przeżycie, wrogów śmiertelnych, więc jest tutaj tego sporo. I oprócz fantastyki i romansu mamy też kryminał, no i tą brutalność, no tyle tego jest w urban fantasy, że naprawdę ciężko wszystko wymienić i jest dla każdego coś dobrego. W tym świecie, w którym żyje tytułowa bohaterka Kate Daniels, świat jest troszeczkę w przyszłości od naszego. Nagle technika po prostu wzięła i
Bom! Znaczy istnieje, ale istnieje też magia. Tutaj mamy coś takiego, że są fale magii i fale techniki. Po prostu pewnego dnia nagle uderzyła w świat magia. Ludzie, którzy mieli jakąś magię w sobie, nagle mogli z niej skorzystać. Pojawiły się dziwne stwory i po jakimś czasie nagle bum! Technika wraca, możesz z powrotem jeździć autem i tak dalej. I znowu i tak na zmianę, co kilka dni mamy technikę, co kilka dni magię, a ludzie starają się jakoś w tym świecie przeżyć, raz gotując na kuchence mikrofalowej, a raz gotując na ogniu, bo po prostu no, raz działają sprzęty, raz nie. Taki mamy świat. Mamy też dzięki temu różne stworzenia. Nasza główna bohaterka jest tajemniczą osobą i dopiero w kolejnych tomach, nie w pierwszym, dowiadujemy się, kim tak naprawdę jest, ale na samym początku wiemy, że jest naprawdę niezła w machaniu szabelką i jej główną profesją jest bycie najemnikiem. Po prostu na zlecenie zabija różne dziwne stwory atakujące mieszkańców Atlanty. W mieście mamy kilka głównych sił, które tak jakby rządzą, mają swoje zwierzchnictwo, są głównymi siłami, które tak miastem trzymają. I tak, mamy gromadę, całe zgromadzenie zmiennokształtnych. Tutaj nie mamy, że tylko wilki, albo tylko koniołaki, czy coś na stylu. Gromada ma w sobie wszystkie stada, czyli mamy wilkołaki, niedźwiedziołaki, hienołaki i inne wszystkie zmiennokształtne postacie znajdują się w gromadzie. Mamy alfę całej gromady i poszczególne alfy danych stad podzielonych na gatunki zwierząt, które się zamieniają. Mamy też ród lub korporację, w zależności od tłumaczenia, tak to tłumaczą. I tu mamy nekromantów, panów umarłych, tak się na nich mówi, którzy sterują wampirami, bo tutaj wampiry nie są rozumnymi istotami, tylko są takimi marionetkami, coś w stylu zombiaków, tylko że mają ochotę na krew i ci nekromanci sterują jak właśnie marionetkami, jak robotami, tymi wampirami. Więc to jest to. Mamy też zakon rycerzy, który jest coś w stylu policji, ale bardziej działa wtedy, kiedy jej się podoba, a nie po prostu dla wszystkich. Oczywiście też jest zwykła policja, mamy też zwykły rząd. Dużo jest tych sił, które raz ktoś bardziej rządzi, a ktoś inny mniej rządzi, ale ogólnie starają się dogadać i jakoś żyją. Pierwszy tom rozpoczynamy zagadką kryminalną. Ktoś postanowił albo przez przypadek się stało, nie wiadomo, zamordować opiekuna naszej głównej bohaterki i ona jest dość wstrząśnięta, no bo od któregoś roku tam życia opiekował się właśnie nią ten człowiek, kiedy inny jej opiekun zmarł. A ona już jako dorosła kobieta postanawia po prostu wszcząć śledztwo, co się dzieje. I tak w każdym tomie mamy inne śledztwo, ale też właśnie mamy tą historię taką z tyłu, która się dzieje i tam w tej historii z tyłu mamy relacje jej z innymi, powoli zyskuje przyjaciół, wcześniej była taką typową samotniczką. No i to wszystko prowadzi do takiego finału, gdzie w pierwszym tomie w ogóle byście sobie o tym nie pomyśleli, że tak może się skończyć cała seria. Naprawdę, jeżeli macie kilka tygodni, żeby spędzić z jedną serią, bardzo Wam to polecam. Ja już nawet nie wiem, ile mi zajęło przeczytanie tych 10 książek. Wszystkie mają mniej więcej tak po 400 stron. No tak 1-2 dni na książkę, jest tak wciągające, wystarczy kilka stron i już jesteście i zaciekawieni zagadką, i zaciekawieni relacjami, które się tam tworzą, politycznymi animozjami, po prostu nie wiem, co mam powiedzieć, jestem po prostu miłośniczką urban fantasy. Dajcie mi jakiś dobry urban fantasy, a ja to pochłonę. W sumie nawet nie znam złego urban fantasy. Za każdym razem, kiedy sięgam po ten gatunek, to jestem po prostu całkowicie wciągnięta. Nigdy jeszcze nie trafiłam na złe urban fantasy, więc jeżeli znacie jeszcze jakieś, to dajcie mi propozycje w komentarzach. Czytajcie to, o czym Wam mówiłam, bo po prostu to jest chyba najlepszy gatunek. Ja tak uważam. Mój ulubiony, bo mamy paranormal, romans, kryminał, wszystko jest! No i ode mnie to by było tyle. Mam nadzieję, że tak Was troszeczkę zachęciłam, a następny film to będzie vlog czytelniczy, vlog z
finałem Żniwiarza. To też można nazwać trochę w sumie urban fantasy i już wiem, dlaczego mi się to podoba. Żniwiarz. Mamy normalny świat, ale mamy demony, mamy żniwiarzy, które je zabijają. Czego chcesz więcej? Prawda? Finał całej serii, nie mogę się doczekać, więc będzie właśnie po tym filmie. Dobra, to do zobaczenia we vlogu. Bajka! Tak, by the way, o księżycowym mianie... Tak. No.